29 grudnia 1591 roku oddział kozaków pod dowództwem pułkownika Krzysztofa Kosińskiego zajął Białą Cerkiew, zdobył dwór kniazia Dymitra Kurcewicza, który pełnił tam urząd podstarościego i zniszczył znajdujące się tam dokumenty. W ten sposób Kosiński starał się rozstrzygnąć swój spór z księciem Januszem Ostrogskim o ziemię nad Rokitną. Kosiński otrzymał je dzięki wstawiennictwu hetmana zamojskiego za zasługi dla Rzeczpospolitej, ale potem okazało się, że tytuł własności ma także Ostrogski. Następnie Kosiński i jego ludzie uderzyli i zdobyli miasteczko i zamek Bohusław, również należący do Ostrogskich. Potem zaatakowali Trypol i Perejesław. Za przykładem Kosińskiego poszli inni kozacy, a także ukraińscy chłopi, którzy zaczęli napadać na szlacheckie dwory w województwach kijowskim, bracławskim i wołyńskim. Tak rozpoczęło się pierwsze powstanie kozackie, zwane Powstaniem Kosińskiego. Zostało ono stłumione w roku 1593 przez prywatne oddziały magnackie i szlacheckie pospolite ruszenie. Sam Kosiński zginął w niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach. Od tej pory kozackie powstania stały się zmorą Rzeczpospolitej. Wybuchały co jakiś czas, wprowadzały zamęt w państwie i niszczyły jego siłę. Rzeczpospolita nie była w stanie obronić swoich wschodnich i południowych granic bez pomocy kozaków, ale nie potrafiła też zapewnić im pozycji, która by tych bardzo dobrych żołnierzy i hardych ludzi zadowalała. Problem ukraiński stał się jednym z głównych powodów upadku Rzeczpospolitej obojga narodów.